Cześć, Adamkowski, witam Was na kanale MGSM.pl w dniu polskiej premiery Xiaomi Mi Mix 2S. Zacznę może od tego, co interesuje Was najbardziej. W Polsce będą dostępne dwie wersje, ale tak naprawdę cztery kombinacje, bo mamy do wyboru kolor albo biały, albo czarny, z tym, że on jest taki nie głęboko czarny, taki bardziej tytanowo-grafitowo czarny. No i te dwa kolory można sobie kupować w dwóch wariantach pamięci wewnętrznej, 64 albo 128 giga. Bez względu na to, którą pamięć wybierzecie, to pamięć operacyjna zawsze jest 6 giga. A jeżeli chodzi o ceny, to ten tańszy model 2599, ten droższy 2799. Nie lubię komentować polityki cenowej producentów. No ale jeżeli chcecie sobie dać upust na polski oddział Xiaomi, to wstrzymajcie się o tyle, że najpierw sprawdźcie, skąd się te ceny wzięły, bo nie wzięły się one z tego, że Xiaomi chce nas strasznie golić, tylko kurde, no po prostu takie podatki płacimy, a firma, żeby cokolwiek u nas sprzedać, to musi ponieść takie koszty, że no i stąd mamy takie ceny, jakie mamy. Ale chrzanić to, zajmijmy się telefonem. Pokażę Wam, jak wygląda opakowanie, no i zestaw. Ja już tu grzebałem, także no nie będę się miał, nie wytrzymałem, rozpakowałem bez Was, trudno, wybaczcie. Wpis od szefa firmy. No i zestawik tak wygląda, tylko że zazwyczaj telefon będzie zafoliowany. No ja, tak jak mówię, już go rozfoliowałem, nie czekałem na Was, wybaczcie, mea culpa. No i w zestawie mamy zasilacz, przewód USB, a tu mamy taką kopertę, no i to będzie wszystko. A w tej kopercie, moi drodzy, znajdziemy piękną przejściówkę z USB-C na mini jacka. No i już wiemy, że na Xiaomi nie ma mini jacka, a ta przejściówka to pewnie będzie pierwsza rzecz, którą zgubicie zaraz po igle do otwierania slotu. No ale igły zazwyczaj nie używamy na co dzień, a przejściówki do słuchawek no raczej używamy. No pozostanie wtedy Bluetooth, jak to zgubicie, bo jacka w telefonie nie ma. No i jest jeszcze pokrowiec, tym razem już sztywniejszy. Nie silikon, tylko takie po prostu plastikowe plecki. No ale któż by chciał zasłaniać tak ładny telefon? A jak ładny, to już Wam pokazuję. Teraz Mi Mix już nie robi na mnie takiego piorunującego wrażenia, jak ten pierwszy, taki ten pierwszy bezramkowy smartfon, jaki mieliśmy na rynku. No, teraz to już się trochę opatrzyło, ale nadal ten telefon wygląda co najmniej ładnie, elegancko, nawet można by zaryzykować twierdzenie, że trochę ekskluzywnie. No, oczywiście każdy może mieć różne tam rozumienie ekskluzywności, niemniej no, jest to stylizacja klasy premium, ceramiczny tył, fajny napis złoty, złota otoczka wokół aparatu. No nie każdemu się to musi podobać oczywiście, ale no, rzecz jest raczej z gatunku tych takich bardziej eleganckich. No i niestety już zauważyłem dosłownie chwilę po zdjęciu folii. Już zauważyłem, że tak jak elegancko wygląda, tak elegancko zbiera ślady paluchów. Niestety. No i to jest o tyle słabe, że tu mamy czytnik linii papilarnych. Działa? Tak na pierwszy rzut oka, na pierwszych kilka użyć zupełnie dobrze. No, nie wiem jak będzie później, ale tak jak mówię, to są takie moje pierwsze wrażenia. Telefon mam dosłownie od paru godzin, więc na tą chwilę powiedzmy, że szczytnika jestem zadowolony, tylko średnio mnie cieszy to, że wokół niego tutaj wiecznie trzeba ten telefon przecierać, no bo wiadomo, zanim paluchem trafimy w ten czytnik, no to różnie bywa. Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, to powiem szczerze, na razie zrobiłem trochę zdjęć, kilka, może kilkanaście. No też jeszcze wolałbym tutaj się nie wypowiadać, jak to wygląda. Producent się chwali, że w DxOMark, jeżeli to dla kogoś jest ważne, to sumaryczna ocena 97 punktów, a za same zdjęcia 101, czyli już ponad 100. No to jest wynik dobry. No ja mogę powiedzieć, że faktycznie, dobra, na pierwszy rzut oka zdjęcia są ok, jeszcze się w nie specjalnie nie zagłębiałem. Kilka przykładowych fotek już Wam tutaj załączam, zrobionych przez ostatnie parę godzin przeze mnie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No, ocena taka pełniejsza aparatu będzie w recenzji. Póki co jestem zadowolony, ale to z tylnego aparatu. Za to z przedniego no średnio. No wiecie co, no tak jak to w miksach, jest tutaj na dole i powiem Wam szczerze, ja do tej pory nie wiem jak ten telefon chwycić, żeby palucha nie wtykać w kadr ekranu robiąc sobie selfie.
No nie wiem, może mam za wielkie łapy do tego telefonu. Może coś. Popróbuję jeszcze, ale no generalnie ten aparat to nie powalam, ma 5 mega. No powiem szczerze, że nie urywa żadnej części ciała. Natomiast wyświetlacz całkiem fajnie. Dzisiaj był słoneczny dzień, więc dałem ekran na maksa, ale pozostawał czytelny. Dawało się z telefonu korzystać, także nie ma na co narzekać póki co. Wiadomo, wstępna ocena, ale dobra, ktoś może powiedzieć, że nie ma OLEDa. No nie ma OLEDa, smuteczek, ale z drugiej strony, kurczę, no ten ekran jest zupełnie okej. Z rozmawianiem, no też, tylko tak na razie, ale to też bardzo wstępnie zauważyłem, że trzeba celować sitkiem mikrofonu w ucho. Jak trochę telefon odsuniemy od głowy, odsuniemy od ucha, no to już może też być różnie. Ale w sumie póki co wrażenie robi to wszystko korzystne. Pytanie, czy ja bym za to dał takie pieniądze, jakie żądane są w Polsce? Wiecie co, powiem Wam w recenzji, czy rzeczywiście warto. No póki co no jestem trochę sceptyczny, bo jednak telefon w sumie fajny, ale ta cena no też, powiem szczerze, zwala lekko z nóg. Mimix 2S pracuje pod kontrolą Androida 8.0 z nakładką MIUI 9.5. To jest interfejs znany doskonale użytkownikom Xiaomi, a tym, którzy go nie znają, no to tak w skrócie powiem, że jest dosyć przyjazny. Szerzej o tym interfejsie opowiadam w recenzji Xiaomi Redmi Note 5, którą macie podlinkowaną w opisie tegoż filmu. Generalnie tutaj pomiędzy wspomnianym Redmi Note 5 jakichś wielkich rewolucji w interfejsie nie widzę. Mamy trochę dodatków w postaci takich w miarę nawet przydatnych narzędzi, jak chociażby nagrywanie ekranu, czyli możemy robić różne rzeczy na ekranie i zapisywać to, co po kolei robimy. Skaner wizytówek, kodów QR, jest apka MiDrop do wymiany plików pomiędzy telefonami, oczywiście z tą aplikacją. Jest aplikacja do konserwacji. W ustawieniach mamy możliwość włączania sterowania gestami zamiast przyciskami na ekranie. Mimo tego ja wolę przyciski, ale to już tak nawiasem mówiąc, te gesty wypróbowałem poprzednio, jakoś mi nie przypadły do gustu. Taki mały wtręcik, wybaczcie. W ustawieniach wyświetlacza mamy oczywiście filtr światła niebieskiego, który możemy sobie włączać dowolnie automatycznie według harmonogramu, jak sobie to ustawimy. Jest też możliwość zmiany balansu barw, jest equalizer do słuchawek. W zasadzie wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy, tutaj mamy. Natomiast nie widać takich ewidentnych śmieci, jakichś apek reklamowych czy czegoś takiego i myślę, że warto to pochwalić. O, pakiet od Microsoftu się znalazł, jest oczywiście pakiet od Google. No, z rzeczy nadprogramowych to, jak widzicie, Facebook, czyli tak to, co każdy by pobrał, a ten MIUI Forum można sobie usunąć. Także całkiem spoko. Trochę ponad 50 giga w tej wersji 64 gigabajtowej nam zostaje na starcie. Także myślę, że jak na razie interfejs myślę, że mogę ocenić pozytywnie, bo pamiętam go z poprzednio testowanego telefonu, a tutaj jakichś większych dramatycznych zmian nie widzę. No, więc już tak trochę wybiegam w stronę recenzji, no ale jeszcze poczekajmy. I to na razie tyle takich moich bardzo, bardzo, bardzo wstępnych wrażeń związanych z Xiaomi Mi Mix 2S. Na recenzję oczywiście zapraszam, ale dajcie mi trochę czasu, wiecie co, bo jest tych telefonów do testowania sporo, a ten mi się naprawdę podoba i chcę mu się przyjrzeć bliżej. A teraz żegnam się z Wami serdecznie, pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i naturalnie zapraszam do oglądania nas nadal. Cześć!